21 maja kulturoznawcy z Wydziału Filologicznego w Katowicach po raz drugi zdecydowali się na organizację Dnia Kulturoznawcy i Kulturoznawczyni. Wydarzenie miało na celu promocję kierunku, integrację środowiska oraz zaprezentowanie tego, czym mogą zajmować się adepci tej dyscypliny. W organizację zaangażowali się zarówno studenci, jak i wykładowcy. Rok temu zaczynaliśmy tę inicjatywę bardzo skromnie. Chcieliśmy zrobić kilka warsztatów, chcieliśmy zrobić małe, skromne oprowadzanie po naszym wydziale dla zainteresowanych. I to tak naprawdę prawie wszystko. W tym roku stwierdziliśmy, że Dzień Kulturoznawcy będzie większy, więc są i warsztaty dla licealistów, jest strefa otwarta studentów kulturoznawstwa w CNIB-ie, jest gra miejska i dodatkowo jeszcze afterparty. Każde tych wydarzeń jest wypełnione po brzegi atrakcjami, no i mamy nadzieję, że to jest dobry kierunek. Te bardzo konkretne pytania, które tutaj nasi studenci postawili w strefie otwartej, co można zrobić z kulturą, tak? Jak świadomość właśnie tego, w jakiej kulturze funkcjonujemy, nam pomaga, co my możemy dać od siebie. Myślę, że właśnie te konkretne bardzo pytania przez studentów zadane bardzo dobrze ilustrują szeroką perspektywę, którą podejmujemy. Patronem wydarzenia było Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. CINIBA pełni rolę nie tylko Biblioteki Akademickiej. To przede wszystkim jednostka kultury, w której rocznie odbywa się ponad 400 wszelkiego typu spotkań o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Staramy się zapraszać gości z różnych dziedzin i nauki, i kultury, być otwarci nie tylko dla społeczeństwa akademickiego, ale także dla regionu. Sami studenci podjęli się organizacji gry miejskiej oraz wieczornego afterparty. Organizujemy grę miejską, dlatego że w związku z Dniem Kulturoznawcy postanowiliśmy zorganizować kilka powiązanych ze sobą projektów studenckich. Właśnie jednym z nich, środkowym w sumie czasowo, jest gra miejska. Gra miejska ma na celu promowanie miejsc szerzących kulturę, miejsc związanych z kulturą, z których niekoniecznie ludzie zdają sobie sprawę, jak również ma być po prostu przyjemnym spędzeniem czasu. Stworzyłyśmy takie unikatowe quiz kulturoznawczy pod hasłem Multiculti, czyli chcemy się otworzyć na nowe kultury, dla nas nowe, dlatego że przecież one cały czas są, istnieją, ale są gdzieś dla nas odległe. To już poza twórczością jest również trudna praca, robota, żeby wykonać projekt z zakresu animacji kultury, z zakresu integracji środowiska, który będzie czymś niezwykłym, wyjątkowym, no i w każdym roku też czymś nowym. Tak? Chodzi o to, żeby zaskakiwać, ale chodzi też o to, żeby wspólnie się uczyć pracy projektowej, wspólnie uczyć się animacji kultury, wspólnie uczyć się działania w środowisku uczelni, ale też w mieście, w przestrzeni miasta.